Dzień dobry Państwu. Hej, hej. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żarty na bok. Witamy Was serdecznie z tej strony, jak zwykle Marek i Janek, ponieważ tylko te dwie osoby prowadzą ten podcast. Tak. Być może kiedyś pojawią się goście, a być może nie. Temat dzisiejszego odcinka... Może być problem z gośćmi, bo mam tylko dwa mikrofony. To prawda, ale w razie czego będziemy się zmieniać. No nie, no możemy dokupić, nie? Bo mamy konsolę, słuchajcie, mamy profesjonalną konsolę, na której są aż cztery wejścia. Są cztery wejścia i są różne efekty dźwiękowe, które są bardzo śmieszne, ale ich nie odpalamy, bo... Kiedy się odpalaliśmy i się i nie się okazało, że się nie nagrały. Więc ja nie wiem, o co chodzi. Tak, my je słyszymy, ale one się nie rejestrują w tym nagraniu. Tak. I pewnie ktoś, kto się na tym zna, ma teraz takie, no bo tam trzeba kliknąć. Dokładnie. To. Naprawdę nie zrobiliście nawet researchu, matoły. Chłopaki, jest wielka instrukcja do tego dodana. Jest wielka instrukcja. A wy naprawdę zawiodłem się. Wow. No właśnie, i skoro o zawodach już mowa, tematem dzisiejszego odcinka są kosmici. Praca jak każda inna, porozmawiamy o tym. Co ty mówisz? Chyba, że ty masz co innego na myśli, jakichś innych kosmitów. A ty o jakich kosmitach myślałeś? Myślałem o tych z kosmosu. No. A o tych? No to oni też pewnie mają jakiś zawód swój, nie? No niby tak. Chociaż właśnie to jest, no... Ja mam wrażenie, że my jakoś tak... Ludzie zawsze sobie wyobrażają te obce cywilizacje jako tak zaawansowane technologicznie, że oni w sumie już nic nie robią, tylko eksplorują kosmos. No tak. No bo tak jest. Tak. No bo tak jest. A bo tak jest, bo ty wiesz. Ja jestem tym kosmitą. No, oczywiście, że tak. Nie, ale tak. A przepraszam, a propos, nie pamiętasz, że to był zawsze jakiś taki powracający motyw u nas? Aha, że w pewnym momencie tak. No, można to w sumie odebrać jako pewnego rodzaju obelgę w moją stronę, ale za każdym razem, kiedy wykonywałem jakiś tam, powiedzmy, krok w moim rozwoju, na przykład zdałem prawo jazdy, albo zadzwoniłem do mechanika. Albo to... oddałeś buty na reklamację. Albo buty na reklamację sam, to Marek mówił, jak to było? Że już nie jestem ci potrzebny i teraz statek matka może po mnie przylecieć i mnie stąd zabrać. Tak, że jakby Marek pojawił się w moim życiu tylko po to, został zesłany tak naprawdę przez przybyszów z kosmosu jako taki patron. Tak. Jakoś taki. Tak. No i ten statek ciągle nie przyleciał, więc zakładam, że jeszcze kilka coś jeszcze rzeczy tam muszę zrobić. Jeszcze kilka rzeczy mamy do zrobienia. Temat jest niecodzienny, tak mi się wydaje, bo kosmici też nie są codziennie spotykani. To prawda. W jakim kontekście chcemy w ogóle o nich rozmawiać? Zaraz się dowiemy. Nie, ale wiesz, ja sobie tak myślałem właśnie dzisiaj, jak tutaj jechałem, o tym, że tak naprawdę ludzie od zawsze, to nie jest oczywiście żadna Ameryka, zastanawiali się... To jest Polska. Się, to jest Polska to właśnie. To jest Polska, Janek. Ale zmierzam do tego, że ludzie od zawsze faktycznie, wiesz, wyobrażali sobie jakoś tam, fantazjowali na temat tego, co jest no, poza naszą planetą. Pierwsze filmy tak naprawdę, te czarno-białe, to jest, wiesz, Wyprawa na Księżyc. To Juliusz Verne pisał książki właśnie też o wyprawie na Księżyc i tak dalej. Bo oczywiście pierwsze moje skojarzenie było takie, no, moje dzieciństwo, lata 90. Nie? I też oczywiście jakieś produkcje lat 80., ale przecież sam Star Trek, który miał premierę chyba w latach 60., już był taką wizją futurystyczną, o tyle oryginalną i ciekawą mam wrażenie, że on akurat przedstawiał taką wizję dobrą, nie? Utopijną, że my w przyszłości wzniesiemy się jednak na wyżyny tej naszej cywilizacji i to będzie taka pokojowa współegzystencja z całym wszechświatem, z innymi cywilizacjami. Oczywiście są tam jakieś, wiadomo, złowrogie rasy, bo wiadomo, w tych odcinkach muszą być jakieś tam fabuły i jacyś wrogowie, ale jednak to była jedna z nielicznych wizji przyszłości, która była pozytywna. To prawda. Nie, bo jakoś tak zawsze nas ciągnie do tych takich negatywnych. To prawda. Ale dobra, bo tam wizje przyszłości to wizje przyszłości. Natomiast rzeczywiście, załóżmy, że chciałbym o tych latach 90., o tych... Zobacz, jakie to jest kuszące. To znaczy mam wrażenie, że kosmici, wyprawy są tak kuszące dla no podejrzewam, głównie dla dzieci i młodzieży. No im człowiek starszy, tym pewnie bardziej ma, wiesz, no, ma coś podejście. Takiego, no nie, jaki, to jaki tam będzie ZUS, nie? W sensie, czy warto tam jechać, bo to jednak może być za drogo. Warto tam jechać, tak. Ale wiesz, bliskie ile spotkanie trzeciego stopnia tak dalej, Spielberga, który, wiesz, widziałem taki film, taki materiał właśnie sprzed 10 lat chyba, jakaś taka konferencja, taka, nie wiem, jakieś takie spotkanie celebrujące Spielberga, na którym był też Jerry Abrams młody jeszcze, który był dopiero co po wyreżyserowaniu Super 8 i James Cameron, który dopiero co zrobił Avatara i oni tam, wiesz, wspólnie celebrują Spielberga.
I on właśnie mówił a propos bliskich spotkań trzeciego stopnia, że po pierwsze to jest film jeden z nielicznych, który naprawdę mu się podoba, jego filmów, że jest najbliższy jego wizji tego, jak miał to w głowie. I mówił właśnie, że kiedy był młody i zrobił ten film, no to miał takie, no ten główny bohater na koniec zostawia żonę, dziecko i leci z tymi kosmitami. Jest zajebiście, nie? I tak, to jest to. I później po latach zobaczył ten film ze swoimi dziećmi i miał takie, Boże... co ja miałem w głowie? Co one teraz o mnie pomyślą? Że ja teraz, ja bym je zostawił dla tego i mówi właśnie, że będąc młodym mam wrażenie, w wielu z nas pojawia się takie marzenie zostawienia tej naszej, czy ładnej, czy nieładnej, ale codzienności, tego co znamy, tego co jest takie zwykłe, wydaje się. No. I po prostu eksplorowania tego świata, poznania tych kosmitów. Nie? Stąd przecież te wszystkie bajki, kurde, de Alf. Wiesz, tego jest tyle. Motomyszy z Marsa. Power Rangersi przecież, to jest, nie? Zord on był z kosmosu. Stuby, tak samo. Nie, co? Stuby. Stuby. Rita. Zobacz, ile tych bajek i archiwum Mix też oparte na różnych paranormalnych zjawiskach, ale jednak motywem przewodnim byli kosmici. Zobacz, jak to bardzo uderza jednak w tę taką czułą strunę każdego człowieka. No pewnie nie każdego, ale jednak wiesz, taką, a co by było gdyby, nie? Co by było, fajnie by było spotkać tego kosmicza. Kurde. No dla mnie generalnie ten pociąg do, że tak powiem, dalekich krain i pociąg do tego, że nie wiemy, a chcemy wiedzieć, to jest taki ludzki, nie? Tak. To znaczy my jako ludzie mamy to, że musimy wiedzieć, jakby rozwiązywać kolejne zadania i sprawdzać, co jest tutaj, co jest pod tym, co jest za tym i tak dalej. Więc no to mam wrażenie, że to tak trochę gatunkowo jest, taka chęć eksploracji i tak. Tak, bo to jest może po prostu takie zakorzenione, chcemy się dowiedzieć. Szukania jedzenia. To jest po prostu szukanie jedzenia na zasadzie takiej, że wiesz, jak byliśmy... Ale prawdziwe jedzenie czy jedzenia pokarmu dla umysłu i duszy? Tak. Nie no, wydaje mi się, że wiesz, że pewnie jakby to sprowadzić do jakichś tam podstaw, to będzie jakaś tam chęć przetrwania, szukania dalej, dowiadywania się i tam... Co innego, chęć opuszczenia Ziemi i te marzenia faktycznie mogą się brać z takiego poczucia, no kurczę, no robi się nam tutaj powoli ciasno, co będzie jak się przegrzejemy, co będzie jak będzie nas za dużo rzeczywiście, nie? Co zrobić wtedy? A co innego, mam wrażenie, taka mała, smerająca nasze poczucie takiego małego foliarza w każdym z nas. Co by było, gdyby okazało się, że kosmici tutaj nas odwiedzają? Że te zdjęcia są prawdziwe. Że to nie są guziki. Tak, że ty jesteś kosmitą. Wiesz, że są wśród nas kosmici, że strefa 51 naprawdę tam coś jest. Że Roswell to prawda. To są takie rzeczy rzeczywiście, które... No nie wiem skąd się biorą, no, nie? No bo tutaj ciężko szukać takiego powodu, szukamy jedzenia, szukamy przetrwania. Tak. Nie, to jest taka łechcąca, wiesz, myśl, co by było gdyby. To prawda. Zastanawiam się właśnie o tym. Transformersy przecież też były z kosmosu. Nie, a propos tego, że tych bajek tam mnóstwo było. Ciekawe, w czym to tkwi. Pewnie ktoś mądry by nam powiedział, nie? To znaczy, że nie wiem czy wiesz, ale w Egipcie na hieroglifach są kosmici. O. Ludzie na to patrzą i mają takie, o, to chyba są kosmici, albo gdzieś tam indziej, wiesz, no, są jakieś porąbane historie, nie? Cywilizacja zniknęła, Majowie, co się stało, no, jakby odlecieli w kosmos. Ancient aliens i te sprawy, a wiesz, no przecież no, co to było z tymi, że tam między te kamienie w piramidach nie można włożyć żyletki? No tak... teraz już można. Teraz już można. Był zakaz. Władze w Egipcie frustrowały, a teraz już jest... Tam się zmieniło coś i już no, można. O to chodziło. Taka zła interpretacja po prostu zakazu. Wiesz, i wielkie teorie spiskowe, że och Boże, nie można włożyć żyletki między kamienie. Nie no, tak piramidzie. Generalnie wiesz, to ja myślę, że w tym tkwi w ogóle jakiś taki największy w tej niewiedzy i w snuciu domysłów, nie? Piramidy, że czym były piramidy? Ja oglądałem taki fantastyczny dokument chyba na Netflixie, czy na czymś tam, że co mnie zawsze fascynuje, że tam właśnie w starożytnym Egipcie tutaj właśnie była świątynia leczenia dźwiękiem. A. I jest taki starszy pan bez zębów w tym dokumencie i opowiada, że on jest właśnie jednym z wybranych, który tu przetrwał i tu leczyli dźwiękiem, bo tu mu powiedział jego mentor poprzedni, czy tam ktoś. Albo, że właśnie piramidy to były tak naprawdę, służyły do czegoś innego i tam transmitowały energię. No i wiesz, jest to coś, w co chcę wierzyć, nie? To znaczy jest to, znacznie dla mnie ma to jakiś tam większy sens, znaczy większy sens. Jakby chciałbym, żeby to tak było, aniżeli po prostu, wiesz, faraon z próżnym ego, który wierzy, że jest Bogiem. To jest w ogóle niesamowite, że oni wtedy wierzyli, że są bogami. Oczywiście to też jest jakieś założenie, że tak było, no nie? Tak, ale wyobrażasz sobie ten mindset, to znaczy masz nagle coś takiego i jestem Bogiem. I chodzisz i masz takie No czyli tak się czuje Bóg. Jestem, fantastycznie. Jestem Bogiem, tak. Zróbmy tu taki wielki trójkąt.
Znaczy stożek. Tak. Zbudujcie to. Tak. No a w ogóle te właśnie wszelkie teorie, że ktoś przyleciał i to pomógł, bo ludziom by się to tam nie udało. Ale z drugiej strony, jeżeli ten starożytny Egipt był ileś tysięcy lat przed tą naszą erą, no to mieli dużo czasu, żeby dźwigać te kamienie. No tak. I mieli dużo niewolników, żeby je dźwigać. Tak. Więc... Ale wiesz, a propos tego, co powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tak było, to ja mam podobnie. I to jest właśnie, to jest ta mała różnica, bo to nie można tego mylić z tym, że faktycznie na przykład ja... Nie, to nie jest tak, że ja wierzę, że w Rowie Mariańskim jest kraken. Nie, nie wierzę. Ale myślę, mam coś takiego w sobie tak z tyłu głowy, kurde, jak fajnie by było, gdyby był. Tak. To jest taka tylko, to jest małe przestawienie, ale to jest znaczna różnica. To znaczy, to nie jest, zakładam foliarską czapkę i teraz, tak, ja wierzę i wy kurwa się przekonacie, że ja mam rację, tylko myślę sobie, Boże Święty, jakie to by było po prostu ciekawe. Z takiego czysto dramaturgicznego punktu widzenia. To znaczy, jaka historia jest ciekawsza? No ciekawsza jest historia, że w Rowie Mariańskim jest potwór, czy że nie ma potwora? Jeszcze się tam zaklinował. Ale wiesz, pomyślałem sobie, no, co by było, oczywiście. Ja nie chcę. Jest taki gruby i nie może wyjść od lata. Chciałby nas tam zeżreć wszystkich, ale się zaklinował. Ale nie, oczywiście nie chcę takiej rzeczywistości jak Pacific Rim czy jak Godzilla, że co chwilę nam grozi jakieś zagrożenie, że potwory sobie wyjdą, tytany i będą rozpieprzać miasta. No nie, nie, nie. Ale taka sytuacja, w której kraken nagle wyłania się z Rowu Mariańskiego i tylko żeby zaczerpnąć powietrze i znowu się zanurza, żeby zasnąć na 200 lat. No nie byłoby to super? No byłoby, kurde. Nie, że tam jakieś zagrożenie. Nie, nie, no to bez przesady. Ale... Dokładnie, wyobrażam sobie helikoptery, tysiące ludzi, relacje, widzą to po prostu i mamy coś takiego, ja pierdzielę. No. To jest taka mała rzecz i podejrzewam, że ona wynika z takiego właśnie poczucia, nie, z takiej chęci, z takiego marzenia, żeby ten nasz racjonalny, naukowy świat miał w sobie ten fantastyczny jakiś pierwiastek. Ale taką powiem małą ci szczerze, rzecz. Powiem ci szczerze, że... Znaczy dużą, jak krak. Tak, to prawda. Jakby wielkie potwory to wielkie potwory. Moglibyśmy tak podchodzić do wielorybów z tą różnicą, że już wiemy, że właśnie, są. Że jesteś, więc jakbyśmy mieli tego krakena, to wiesz, tak. To po 3 tygodniach było po prostu... Tak, no. Ale... Tak. Pamiętaj, co chcesz powiedzieć, tylko chcę powiedzieć, że w nowym Jurassic World był ten wątek, ten motyw w pierwszym parku. To znaczy, że już ludzie byli przyzwyczajeni do dinozaurów. To tylko tak wrzucę, że tam to jakoś eksplorowali. No. Widziałeś nowy odcinek Ricka i Mortiego? Tak. I tam a propos kosmitów i dinozaurów, to ale też... Ale od razu pomyślałem, przypomniał mi się, jak powiedziałeś o tym w poprzednim odcinku, jak powiedziałem o tym, że powinniśmy nagrać Dzieci Polsatu 2, i zacząłem wymieniać, to powiedziałeś, czy pamiętam, zapytałeś mnie, tak, czy pamiętam bajkę o dinozaurach, tak, i tak dalej. No to tak. Trochę mi się skojarzyło właśnie z tym. Tak. No dobra, no ale to teraz w takim razie pytanie. Czekaj, bo miałeś o czymś pamiętać. Pamiętasz? Nie pamiętam, nie. Ja już nie pamiętałem, jak ty powiedziałeś, że mam pamiętać. Nie. Ale to sobie przypomnę. No dobra, mamy jakieś takie nurty tych kosmitów, które są w tej popkulturze wykorzystywane w stylu kosmici, którzy chcą nas zjeść, tak, typu obcy. Nie? Tak, tak. Był też ten film, pamiętasz, który dział się w arktycznej przestrzeni To? Nie. To, to było coś. Coś. To było okay. Kinga, to było wiesz, Kinga. O klaunie. A coś było, tak. Więc tak. Mamy ten, mamy Marsjanie atakują, który jest też, chcą nas zniszczyć. Nie? Tak, oczywiście. Mamy Interstellar, w którym podchodzimy do kosmitów na takiej zasadzie, że to jesteśmy prawdopodobnie my z przyszłości i sobie pomagamy sami, co też jest mega pomysłem. Nie? Tak, oczywiście. Mamy też ten film z Jennifer Crystallion. Amy Watson, nie, jak ona się nazywa? Aston Caniston? Nie. Ale co tam się dzieje? No ten, co ona na kartce mu pokazuje, że to my. Arrival się Amy nazywa. Adams. Amy Adams, dokładnie. Amy Adams, nowy początek. Tak. Arrival, tak. No i tam mamy sytuację, w której przylatują kosmici i też chcą nam pomóc. Tak, nie? Chcą nam pomóc, tak. Ja ci opowiadałem ostatnio, że właśnie też grałem w taką grę Stellaris i tam są różne podejścia do kosmitów i jedno, co mi się najbardziej podobało i dalej mi się podoba, to znaczy, że kosmici mogą żyć w próżni jako powiedzmy jakieś ameby kosmiczne, nie? Które na przykład żywią się jakąś energią w tym kosmosie albo nie wiem, no coś tam żrą po prostu w jakimś takim sensie. Ale i tak myślę, że najciekawsze z tych kosmicznych rzeczy i kosmitów jest tak naprawdę przestawienie tej wajchy w głowie, że powiedzmy kosmici nie są oparci na węglu, tylko są oparci na jakimiś tymi. I ja mam cały czas w głowie, jak patrzę na jakiekolwiek zdjęcie Jowisza, że tam się coś dzieje, nie? Że tam jest jakieś życie, że tak naprawdę gazowe giganty, o których my po prostu no tutaj ciśnienie jest takie i ono by wszystkich zmierzyło, tam jedyne co może żyć, to tam żyje nic. Mhm. Albo bakterie. No ale sobie tak myślę, Matko Boska, no, skoro my nie mamy w ogóle dostępu do tego, co tam może być,
i nie widzimy de facto. Teraz mamy ten teleskop Jamesa Webba, więc jesteśmy cwaniaki i dużo widzimy. Mhm. Swoją drogą fajnie było, jakby właśnie było takie zdjęcie gdzieś zrobione z tego Jamesa Webba, że wiesz, ktoś tak jest przyłapany nagle. Przyłapali, że ktoś tak jej, tak jak ale... ta małpka z mema. A mi się skojarzyło z tym, też w Ricku i Morty był ten, ta smuga na teleskopie, tak, która myślał, tak, że tak, jest, Morty jest, myślał, że jest człowiekiem. Tak. No więc to albo... Matko Boska, my jesteśmy ambasadorami Śląskiego Festiwalu Nauki. Cicho! A takie głupoty gadamy. Ale nie, ale... ja myślę, że w tym jest wartość. To znaczy, że my szukamy. My szukamy i też na naszym przykładzie można mówić, czego nie robić, jak nie myśleć. To prawda. No ale w każdym razie, że w słońcu żyją kosmici, to chciałem powiedzieć. Ale ja pamiętam, no pamiętasz naszą rozkminę w akademiku. Tak. To była jedna po prostu z najbardziej rozwalających mózg rozkmin, to znaczy, a jakby ktoś spojrzał na z zewnątrz, to by pomyślał, że się zjarali, a my absolutnie trzeźwi, nie zjarani, leżeliśmy w swoich łóżkach i po prostu chyba o północy zaczęliśmy rozkminiać, czy życie na Słońcu mogłoby istnieć, ale nie takie, że właśnie jak Richard Pelikan poleciał sobie na Słońce. Nie. Jakieś istoty, które są w ogóle nienamacalne, niefizyczne, ale są. Jakby to wyglądało, jakby wyglądała taka istota, jakby wyglądała cywilizacja. Jakby anioły żyły na Słońcu. Jakby anioły żyły na Słońcu. Nie, ale to rzeczywiście, to jak się człowiek nad tym głębiej zastanowi, to jest pytanie rzędu, co jest jak umierasz po prostu. To znaczy, jak ja się czasem zaczynam zastanawiać, co będzie jak umrę, co będzie jak zniknę. Tak. To ja akurat jeżeli z tym jestem pogodzony. Ale nie, jak chwilę nad tym zaczynasz myśleć, to po prostu tak ci się otwiera mózg i tak cię przygniata, to znaczy to, że nie potrafisz tego ogarnąć umysłem, można sobie jak wyobrazić własne nieistnienie. Słucham? Jak z matematyką. Tak, własne nieistnienie, jak można sobie wyobrazić. No nie można sobie nie tego można. Wyobrazić, a próbujesz i napędzasz się, więc to się tak przytłacza. I tak samo z tymi istotami na Słońcu. Dla mnie to jest taka abstrakcja, ale fascynująca abstrakcja. No. Co by było? To jest niesamowite, nie? Wiem, o czym sobie pomyślałem. Jakiś czas temu już o tym myślałem. Co jeżeli nagle by się okazało na przykład, że wiesz, to jak grałem w tę grę, to sobie tak pomyślałem. Bo tam się tam imperia buduje i tak dalej. Co jeżeli nagle my jako ludzie Ziemia odkrywamy, że są kosmici? Jakby, że na zewnątrz, że są w ogóle kosmici bardziej zaawansowani i się okazuje, że jesteśmy na przykład, nie jesteśmy wolni. Że nasza planeta jest tak naprawdę, należy do jakiegoś tam układu i de facto jesteśmy takimi sobie, wiesz, nie chcę mówić niewolnikami, ale no tak. Wiesz o co chodzi? Tutaj my, wolność, tak, jesteśmy wolni, ziemianie wolni i tak jakby nagle się okazuje, no nie, jakby ten układ słoneczny jest nasz, więc tak. Shut the fuck up, bo was tam zabijemy. To mi trochę przypomniało to z tobą przez galaktykę, jak w Ogoni po prostu wydali pozwolenie na zbudowanie kosmicznej autostrady przez Ziemię. No. I tyle, nie? Tam nie było dyskusji. I faktycznie można, to jest tak, że przez ostatnie 100 ziemskich lat czy ileś, ta informacja była do wglądu na wogońskiej planecie, wiesz, gdzieś tam w piwnicy, ale nikt ludzi nie poinformował. No, wiesz, skąd? Mieliśmy czas teoretycznie się przygotować. Wyprowadzić, po prostu przenieść się gdzieś i tyle. I tak jak moją babcię. Wybuchli nam ten... A no tak. Tak, pamiętam. Jeździliśmy tą trasą. Jeździ śląską DTS-ką, to się w pewnym momencie przejeżdża centralnie przez dom mojej babci. Ale dostała małe mieszkanie zamiast domu, więc przynajmniej tyle. No. No dobra, ale to jakbyś powiedzmy, bo zakładam, że chciałbyś spotkać kosmitów. A ja nie wiem, kurde, bo wiesz o co ci mówiłeś na przykład o obcych. To jest to, że też kosmici się dzielą na takich, którzy są inteligentni i na przykład właśnie nas chcą zabić, jak Dzień Niepodległości, jak Wojna Światów. To są tacy kosmici. Są kosmici dobrzy, którzy, jak na przykład Wolkanie, którzy przychodzą pokojowo nastawieni, chcą nam pomóc, tak samo jak w bliskich kontaktach trzeciego stopnia, w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, Boże Święty. A są też właśnie jak na przykład ksenomorfy, alieny, istoty kompletnie, one nie mają nic przeciwko człowiekowi. One chcą po prostu jeść. Tak. No wiesz, to jest tyle, nie? Ale to jest akurat... To jest najbardziej chyba przerażające, mam wrażenie, w tym wszystkim. Tylko, że to jest w ogóle prawdopodobnie podstawowa zasada funkcjonowania wszechświata, czyli, że ja zżeram ciebie, potem ty zżerasz mnie. No. Nie, taka wiesz... No tak, chociaż wymiana akurat, energii. Chociaż tu jest w przypadku ksenomorfów jest o tyle niesprawiedliwe, że one mają, wiesz, kwas zamiast krwi, więc pewnie nikt ich nie zje, ale zgadzam się, że no to jest jakiś taki życia krąg, jak Mufasa mówił. No i ja nie wiem, czy ja zależy, kogo chciałbym spotkać. Czy ja chciałbym spotkać takiego Paula z filmu Paul? Pewnie, jasne. Może ale nie chciałbyś na przykład, żeby ktoś ci tam badania robił?
No właśnie nie, nie bardzo, żeby nie porwał jakieś te, wiesz, te tam... tam albo wiesz, tak jeszcze gorzej, nie bardzo. Nie? Że tak cię porywają, biorą cię na statek, no i będziemy takie, mamy takie badania, tu mamy dla pana taką ankietę, a to jeb, w ogóle wiesz, zadania z matematyki, no bo chcemy sprawdzić poziom inteligencji rasy. Test IQ. Test IQ, no i koniec. I najgorzej, jak ci później mówią, jaki jest wynik. Tak pan zrobił, no, tak pan tutaj. Dziękujemy panu. A to już? No tak. Wiesz co, no tak, no pewnie, żebym chciał spotkać jakiegoś tam sympatycznego kosmitę, takiego jak Alf. Żeby ci kota zjadł? On zjadł kot. No ja nie mam kota, mam psa, on nie zjadł psu. Jakby ci Barego wpierdolił, to no to nie, no to bym go nie wyrzucił z domu. Ale byłoby mi raczej przykro, no. Może bym nawet, wiesz, jakoś tam czy zabił, czy coś. No nie Alfa, wiem. Alfa by zabił? No chyba tak. Okej. Okay. Nie wiem. No to już wiadomo, że do ciebie nie przyleci teraz, bo on pewnie też słucha. No ale to wiesz, no to słuchaj, no to niech nie przylatuje, no jak ma przylecieć, żeby zrobić ucztę z mojego psa, no to może nie do końca bym go chciał gościć u siebie. To prawda. Ale tak, no. Wiesz, co jakiś czas gdzieś tam na YouTubie albo gdzieś można zobaczyć wywiad, filmik z kimś, kto twierdzi, że został porwany albo że ktoś mu tam coś został uprowadzone. Jak bardzo bym chciał, żeby to była prawda. No przecież nie, w sumie w porwania to nie chciałbym, żeby to była prawda, ale chciałbym, żeby jakiś kontakt został nawiązany. Ciężko mi w to uwierzyć. Ja jednak widzę w tych ludziach zazwyczaj takich, którzy po prostu chcą mieć swoje 5 minut, wiesz, w telewizji, żeby telewizja przyjechała. No. Tak, a z drugiej strony też mam coś takiego, że Matko Boska, jest nas 7 miliardów, nie? Jeżeli faktycznie ktoś prowadzi testy, no to chyba nie musi robić, wiesz, nie uprowadzać 100 tysięcy ludzi, tylko tak. Faktycznie przylatuje i ma takie, o, Heniu. Sprawdźmy Henia. No tak. No i jakby Heniu jest sprawdzany i wiesz, wraca, a oni odlatują. Ale zastanawiam się na przykład, dlaczego oni chcą się ukrywać? Co by im to zmieniło? Może się nie śmiali. Sianie paniki. No rozumiem, ale czy ich to naprawdę jakoś obchodzi? No dobra, ale to? Takie porąbane rzeczy jak czemu ludzie w dużych miastach nie są porywani? No bo oni chodzą do pracy, mają dużo zajęć. Kurwa macie. Nie, no wiesz o co chodzi. Czemu to zawsze są ludzie z teksańskich małych miasteczek, którzy są gdzieś, wiesz, no bo jak nawet jak są porywani w Chinach, to im nie wolno o tym mówić, no bo partia nie pozwala. W Polsce nawet jak są porwani, to się wstydzą przyznać, no bo co sobie sąsiedzi pomyślą. No a w Europie się ich nie porywa, no bo są wtedy w Ameryce. Mówiłem o tym Jowiszu i tak faktycznie, że za ileś lat tam wyślemy jakieś próbki, na przykład okaże się, że wow, tu jest tętni życiem. Chociaż pewnie już teraz możemy powiedzieć, jeżeli są tam jakieś tam, wiesz, burze, nie burze, ale no nie mamy, wiesz, nie mamy mikrobów zbadanych, nie? Uh-huh. A może mamy, nie wiem, jestem ambasadorem Festiwalu Nauki, więc skąd mam prawo nie wiedzieć. Ale jeżeli chodzi o Mars, gdzie teraz już tam znajdujemy, wiesz, jakąś wodę, w sensie nie wodę, ale że tam była woda, no tak, i tak dalej. I obalamy ten mit pod tytułem Ziemia jest jedyną planetą tam w tym. No już jakby wiemy, że są egzoplanety, więc za chwilę jak się okaże, że wiesz... Nie, to... wiesz, Neil deGrasse Tyson, nie chcę oczywiście twierdzić, on że on ma jest sieć tych pizzerii w Polsce, nie? Degrasso. Tak. Tylko musiał usunąć Tyson, bo Tyson miał te bleki, ma. Jezus. A Neil dlaczego usunął? No ty jakbyś robił pizzerię, robiłbyś bo nie jest rzeką. Boski, Jurkowski albo nie jest rzeką. No dobrze. No, chodzi mi o to, że ja nie chcę go oczywiście stawiać jako jakiś taki wyznacznik i to po prostu co on powie to prawda, no ale to, co mówi, rzeczywiście jakoś tam pobudza moją wyobraźnię. I jeżeli on mówi, że rzeczywiście twierdzenie, że w tym ogromnym naszym wszechświecie, nawet nie w Układzie Słonecznym, nie w galaktyce, we wszechświecie jesteśmy jedyną inteligentną cywilizacją, jesteśmy jedyną planetą, na której jest życie, to po prostu jest... Nie, on chyba jakoś tak powiedział to dosyć dyplomatycznie, no ale no, według mnie to jest głupota. Ja nie twierdzę, że faktycznie te porwania, o których ludzie mówią, faktycznie miało miejsce, że te zdjęcia są prawdziwe. Bo jednak ludzie mają tendencję do fantazjowania. Właśnie od tego wyszliśmy dzisiaj, nie? To znaczy od takiej chęci, o Boże Święty, jakby było wspaniale, gdyby to była prawda. Ale no to kurde, no przecież ten... No naprawdę wyobrażasz sobie, że jesteśmy jedyni w całym wszechświecie? To nie, było straszne. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie chciałbym tak, żeby nie, było. No to by było przerażające w ogóle. To było jakieś takie ponure strasznie. To prawda. No i tak samo mówił o tym, że jesteśmy, to znaczy nie, tam w jakimś tam programie, o tego Cordena chyba ktoś go zapytał, czy to prawda, jak on się odnosi do teorii, że możemy być symulacją. No i on powiedział, że
chciałby podać jakiś racjonalny argument za tym, że nie jesteśmy symulacją, i nie może. Bo rzeczywiście sama statystyka raczej przemawia za tym, że jesteśmy symulacją. Że można sobie wyobrazić cywilizację, która stworzyła, tak jak w Ricku i Mortim znowu, jest cywilizacja, która tworzy sztuczną inteligencję, jakąś malutką właśnie symulację komputerową, w której daje poczucie wolnej woli i one sobie tam żyją, po czym one stwarzają sobie swoich ludków, dają im poczucie wolnej woli, żyją i tak dalej, i tak dalej. I robi się tego po prostu nieskończenie wiele i teraz on chyba powiedział, i teraz rzućmy kamień w jedną z tych cywilizacji. Jaka jest szansa, że trafimy w tę jedną prawdziwą, a jaka jest szansa, że trafimy w kolejną symulację, wewnątrz symulacji. No nie? Dobra, a gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Jezus, nie wiem. No właśnie, Janek, nie bo wiem, to no. Matko Boska, jakie to jest wspaniałe, że żyjemy w tych czasach. Ja sobie tak ostatnio myślę, że to jest naprawdę kilka takich materiałów jakieś trafiłem, w których ludzie mówią, że bycie w tym momencie jakby człowiekiem to jest naprawdę jakiś maksymalny pik w ogóle tego, co osiągamy, na jakim poziomie żyjemy. Oczywiście wiadomo, że to nie jest wszędzie tak samo, ale że mamy takie możliwości niesamowite. I to jest, kurde, to jest prawda, nie? Chociaż nie mamy latających samochodów. I uważam, że to jest niewybaczalny grzech. Myślę, to jest skandal. Nie, a ja myślę, że nie mamy latających samochodów, nie dlatego, że nie mamy technologii, tylko dlatego, że ludzie są głupi. Ale ja też o tym myślałem, że oczywiście to by było w ogóle, to jest niepojęte, jak ludziom można byłoby dać latający samochód. Absolutnie, tak. Zgadzam się. Ale ja mam na to rozwiązanie, ja mam na to zajebiste rozwiązanie. Chcesz posłuchać? No. To czekaj, już ci powiem. Musimy myśleć. To nie, bo to jest tak, jak w Raporcie Mniejszości, nie wiem czy pamiętasz ten film, Tom Cruise i Steven Spielberg, tam były pokazane takie samochody, one nie latały, one jeździły, ale tam były takie właśnie samochody, takie pojazdy, których już ludzie nie prowadzili. Tak, no i tak to się skończy. No i właśnie to ja to bardzo proszę, to ja w takim razie oczekuję takich latających samochodów. Jesteśmy tego bardzo blisko, tylko musimy rozwinąć kolejne po 5G nadajniki. Nadajniki, tak, które po prostu będą, to będzie jedna spójna sieć kontrolowana przez jakąś tam, nie wiem, jakiś system, że po prostu samochody, wiesz, nie że sobie siadasz za kierownicą i masz teraz pełne prawo zmienić pas, niewidzialny oczywiście. No tak, tylko latające kanapy. Dokładnie, tylko wpisujesz GPS i on od razu ci oblicza nie tylko trajektorię lotu, nie tylko kierunek i trasę, tylko jeszcze dostosowuje to do wszystkich innych samochodów, które latają. Do tego są potrzebne gigantyczne moce. Ale to ja poproszę, ja to chcę już teraz. No to już teraz to... Bo co to jest, że teraz się za to zabierają? Oni to powinni robić od czasu... No wiesz, nie mogli tak tego 5G szybko wprowadzić, bo ono, powodowało raka. Ale bardzo... W Jetsonach jakoś można było latać samochodami. Też nie wiem, dlaczego ciągle nie przeprowadziliśmy się w chmury. To prawda. Nie rozumiem tego. No bo to też pewnie jeszcze nie mamy tak technologii za bardzo. Pewnie tak. Ale jesteśmy blisko i to wszystko dzięki kosmitom, bo to kosmici nam przywieźli te technologie, którą mamy teraz w różnych... No wiesz, obcy kontra predator pierwszy, który dzieje się tam właśnie w tej piramidzie antarktycznej. Obcy, znaczy w tym przypadku właśnie predatorzy przybywali i oni uczyli ludzi pierwotnych różnych tam rozwiązań cywilizacyjnych i że piramidy to tak naprawdę były właśnie takie lądowiska i zresztą podobnie jak w Gwiezdnych Wrotach, nie? Tam też było coś takiego, że ta cywilizacja, która tak naprawdę zapoczątkowała egipskie wierzenia, egipskich bogów, to tam jest takie ujęcie jak taki ogromny statek też w kształcie stożka ląduje na piramidzie, to jako miejsce takie do lądowania. Ja kiedyś miałem taki pomysł, że tak naprawdę co by było, jeżeli jesteśmy tak trochę zapętleni w czasie i te zniszczone piramidy, które teraz mamy, za kilkadziesiąt lat odkryjemy, co one naprawdę robiły, będziemy je remontować i tak naprawdę to będą te same piramidy, które się teraz zniszczyły. Kto je zbudował? No wtedy jak w Dark, one już były. Tylko wiesz, jak w Dark to jest spoiler, uwaga, spoiler będzie o Dark, uwaga, będzie spoiler, proszę wyłączyć, jak nie widzieliście Dark. Ale wiesz, w Dark no to właśnie o to chodzi, że to jest możliwe tylko w świecie, który został stworzony tu i teraz, nagle. No, ale ten też jest został stworzony. A że my zostaliśmy stworzeni, nasz świat został stworzony nagle, tak? Tak, wielki wybuch. Wielki wybuch, to jest zdurniałeś. No, to wielki wybuch, to wiesz, zanim Ziemia powstała po wielkim wybuchu, to jeszcze minęło trochę czasu. Te piramidy ktoś by musiał zbudować. Ty masz bardzo małą wiedzę, jak na ambasadora Śląskiego Festiwalu Nauki. Kurde, no. Ale tak, no bardzo, bardzo możliwe, że to jednak nie byli kosmici, tylko ktoś inny. No tak, no, istnieje takie prawdopodobieństwo, że to jednak nie istnieje kosmici taki budowali piramidy. Co? Istnieje taki możliw. Jezus.
Wspaniale, no dobrze, ale mieliśmy rozmawiać o kosmitach. Takie najmniej przyjemne badanie, jakie kosmici ci robili, to? Rozumiem. Nie chcesz o tym rozmawiać, w porządku. No to mi jak palec w dupę wkładali. To nie było. No. Ale tak po prostu, że to palec sprawdzali tam, prostatę i tak dalej, nie? Żadnych pomiarów. Żadnych pomiarów, nie. No, po prostu palec chcieli, w dupę. Jak zareaguje. Kosmita chciał, sprawdzał. O. O Boże. A co myślisz o reptilianach? Dlaczego to jest tak nasilone i tak bardzo się rozwinęło? Ale czy to faktycznie jest nasilone? Kurde? Ja nie wiem, może jakoś to tak kompletnie... A że to tak z czasem popkultura też to nasiliła? Ja nie wiem. Ale czy naprawdę nasiliła? Bo ile ludzi wierzy naprawdę w coś takiego? I to też jest właśnie jedna z takich rzeczy. Nie? Znaczy ja nie wierzę w reptilian, a mam coś takiego. Kurde, jakby się okazało, że Hillary Clinton jest reptilianką. Jakie to by było zabawne. No, wiesz, jakie to by było świetne. Po prostu z takiego punktu... O kurde, nie? Wiesz, tak dla jaj. Znaczy wiadomo, no to już nie byłyby jaja, ale... Ja myślę, że reptilianie nawet jeżeli są, to oni się w pewnym momencie skumali, że nie mogą powiedzieć, że są, bo widzieli, co ludzie zrobili z innymi ludźmi. No jakby tak, wiesz, z innymi gatunkami, że tak naprawdę ten homo sapiens nasz jest teraz ostatnim gatunkiem, który się łostał z tych wszystkich homo dziwnotus. Tak. I myślę, że reptilianie mieli w pewnym momencie coś takiego... Zakładam, że reptilianie żyją, tak? Tak. Okay. Że mieli jakieś... No nie ujawniajmy się. Tak, no ale tu zakładamy, że jest ich mniej niż ludzi. Nie? Że to tak, jest ale oni proporcja. Są piekielnie inteligentni. Oczywiście, no jasne, jasne. Piekielnie inteligentni i oni tak, wiesz, orientują się, wiedzą ile jest 2 plus 3. Kumają czacze czają bazę. No tak. No to jak już tak dalej mówisz, no to też, no to czy Ziemia jest płaska? Nie, nie jest płaska. Janek, błagam cię. Ja wiem, że nie jest płaska, do tego Marek. Tematu. Ile razy mam ci to tłumaczyć? Jesteś śląskim ambasadorem fantastyki. Śląskim nauki. Ambasadorem jestem, kurwa ty. Ambasadorem śląskiego. Nie mówię, że jest płaska. No. No powiedziałeś przed chwilą, że jest płaska. Będziesz to montował, to posłuchasz nie, tego. Nie powiedziałem tak. Mówię, że co by było gdyby. No. Ja też nie wiem, czy to powiedziałem. Już nie pamiętam, co powiedziałem. Ale a propos tego, że Ziemia jest płaska. Tak powiedziałem o morze. Nie wiem, no. Ale to fajnie by było, jakby się okazało, że na przykład potwór z Loch Ness istnieje. Albo istniał przynajmniej. No ale w sumie to jest dokładnie tak jak z tym Krakenem. No, po prostu są takie rzeczy, które fajnie by było, gdyby nagle okazały się prawdą. I nie, to nie oznacza, że człowiek od razu musi w nie wierzyć, że teraz wydaje się komuś, że to jest prawda, ale takie rzeczywiście coś takiego łechcącego jest w tej wizji, że nagle okazuje się, że w tym naszym właśnie świecie coś, co wydawało się kompletną fantazją i totalnym science fiction, okazuje się prawdą. No powiem ci tak, 40, 50, 60 lat temu ludzie nie wyobrażali sobie, że będzie można rozmawiać przez telefon bez kabla. A teraz proszę. No, oczywiście, nie wyobrażali sobie tak, ale to jednak jest postęp naszej cywilizacji, to jest nasz rozwój. Ale dzięki komu? Dzięki kosmitom. Yes. Dzięki kosmitom, a nie tak, że wiesz. No ale co, no to myślisz, że na przykład taki Steve Jobs był kosmitą? Nie. Nie, bo ty wiesz. Nie. Nie, ale... On był reptilianinem. Steve Jobs nie był reptilianinem. No, był może dalej jest. Ja widziałem takie zdjęcie. Że on dalej jest. Że dalej żyje. Ktoś go sfotografował tam, jak sobie jadł w jakiejś knajpie, wiesz, na Kubie czy gdzieś. Okej. Okay. Ja rzucam tę Kubę, ale w jakimś takim miejscu właśnie sobie jadł. Właśnie do mnie dotarło, że chciałem teraz podać przykład jednego Polaka, który uważam, że też mógł sfingować własną śmierć, ale zrozumiałem, że nie mogę go podać, no tak. Bo może być komuś przykro. No tak, pewnie. A jak mówię o Steve Jobsie, to mam takie, a tam, pewnie nie będą tego słuchać. Pewnie nie, ale tak. Nikt mu nie doniesie, znaczy jemu, no w sumie może jemu. A tu jest Steve Jobs po prostu potem. Hello? Dear guys, please don't tell it. Please don't publish it. Don't publish it, I am dead. Sincerely, Steve Jobs. Wiesz, kto jeszcze był kosmitą? Kto? Superman. To prawda. Nie? A propos takich właśnie, że tak naprawdę i Marvel, i DC mają w swoich stajniach mnóstwo kosmitów. I tak naprawdę... No i to właśnie jest to. Ale ten Andor dobry. Ja nie widziałem tego ostatniego. Ale ten Andor dobry. Oj, oj. Jaki on jest dobry. Mówisz, a jakąś twarz nie wyraża nie, tego w sensie samego. Mi się bardzo podoba. Ja nie widziałem ostatniego odcinka. Mam coś takiego, że w tym odcinku nawet udało mi się zapomnieć o tym, jak te Gwiezdne Wojny się kończą.
Miałem coś takiego, że tak się złapałem i tak mówię, o, i to jest to. Ale mówisz oczywiście o już o finale sagi, a nie, że... Nie o finale sagi. Bo też jest, mówię, wiemy, tak. jak kończy Andor, tak, wiemy. Tak, tak, ale to nawet właśnie zapomniałem o tym, znaczy to, że ten Andor tak kończy i tam się, wiesz, poświęca, to akurat daje plus, bo to jest taki... Nie, oczywiście, to jest daje plus, tylko wiesz, o co chodzi? Wszystko rozpiernicza sam fakt, że po tych 30 latach od jego poświęcenia, które absolutnie owocuje tym, że Gwiazda Śmierci zostanie zniszczona, bo te plany rzeczywiście zostały tam wykradzione, 30 lat później powstaje, wiesz, First Order, najwyższy porządek, jest Snoke, okazuje się, że Palpatine tak naprawdę żyje. To jest to, co odbiera temu poświęceniu jakąkolwiek wagę i wartość. Tak, ale uważam... Ta kontynuacja zasrana. No mów. Uważam, że ten Andor udaje im się zrobić coś takiego, to co jest oparte na najbardziej ludzkich rzeczach. To znaczy obserwujesz historię i jakoś się angażujesz w nią. No, i chcesz ten. Oczywiście. Udało im się tutaj, na pewno w tym odcinku, który teraz oglądałem, bardzo, bardzo mi się podobał. To jest tak samo jak ta Duna teraz też tak jakoś potrafiła zaangażować w tym wszystkim, a też była pełna bredni po prostu, wiesz, kosmici jakieś, latające statki kosmiczne. Nie ma takich rzeczy. Latające tuby w kosmosie. Tuby w kosmosie. Tak, a poznałeś tę babkę, która go tam... tego Andora tam na tej planecie, bo ja nie widziałem tego ostatniego odcinka, ale ona już była w dwóch ostatnich odcinkach. Ta babka, co go tam, wiesz, do tej osadki takiej, nie, do tych jest? Najemników. Kto to jest? Nie poznałeś jej? Nie. To jest ta, której absolutnie nie cierpiałem w Grze o Tron. No ta, która tam, wiesz, ja nie mam twarzy. I to jest, faktycznie! To jest ta. Ja jej tam nie cierpiałem, a tutaj jest całkiem fajna. No, to jest rzeczywiście spoko. Faktycznie. Ale tam była najbardziej irytującą postacią. A nawet nie postacią, ona po prostu to... Ja trochę Ta aktorka jakoś tak mi nie bardzo pasowała jednak. Rozumiem. No, ale tutaj jest rzeczywiście spoko. Tu jest fajna. Czyli tak, kosmici istnieją. Uh-huh. Można podzielić je na kilka typów, czyli kosmitów, którzy chcą nas zjeść, kosmitów, którzy chcą nam pomóc i kosmitów, których nie bardzo interesujemy, bo oni po prostu są żywi jako życie samo w sobie, Bóg, Dalaj Lama i inna przestrzeń, energia. Tak. Kosmici mogą żyć na Słońcu, jeśli im to odpowiada. Kosmici mogą żyć na Jowiszu, jeśli im to odpowiada. I kosmici mogą również żyć w próżni kosmicznej, jeśli mają ku temu odpowiednie warunki i też im to odpowiada. Uh-huh. Prawdopodobnie życie ziemskie też wywodzi się z kosmosu, uh-huh. biorąc pod uwagę, że jakby, no tak jak było w Tropicielach Prawdy, z perspektywy kosmitów my jesteśmy kosmitami, czyli można powiedzieć, że... To było w Tropicielach Prawdy? Tak. Te? Tak. Jeśli chodzi o najmniej przyjemne badanie kosmitów, to palec w dupę zawsze jest jakiś taki uwłaczający. Jeżeli chodzi... Nie, nie jest. Badajmy prostatę. Badajmy prostatę, to nie jest uwłaczające. Tylko niech nie robią tego kosmici. Niech nie kosmici, tylko jednak tak, wykształceni tak. I specjaliści. Dość jak potem każą ten palec oblizać, to jest w ogóle... Kurwa! Jezus! Kosmici! Skąd wiesz? La la la! A co jeżeli na przykład skala jest zupełnie inna, nie? To też było w tym chyba Kurtzke za aktoras, ale to też jest tak naprawdę finał na przykład Facetów w Czerni. Znaczy, co jeśli okaże się, że nasza galaktyka jest, wiesz, w małej kulce, którą grają kosmici? Albo po prostu my jesteśmy częścią komórki tak naprawdę. Tak. Czy częścią komórki jakiejś innej istoty w ogóle. Tak. Jesteśmy tak mali. Nie zapominajmy, Janek, o jednej ważnej rzeczy, no. Że człowiek to tak naprawdę kosmita. No tak. Ale czy na pewno? Czy nie potrzeba kosmitów, żeby z ich perspektywy człowiek był kosmitą? Jeżeli jesteśmy sami w kosmosie, to nie jesteśmy kosmitami. Ale nie jesteśmy sami w kosmosie, mówiłem o tym. Dobrze. No. Ja bym chciał jeszcze tutaj na sam koniec, my byśmy chcieli podziękować za wspaniałe dżingle, intro i outro. Nie podziękowaliśmy do tej ani pory. Ani razu. Ojejku. Pierwsze dwa odcinki nagraliśmy. Ale w napisach jest Ania, nie? A to oczywiście. I Zosia jako tak, autorka grafiki. Miniatur. Też oczywiście dziękujemy Ani Steli i Zofii Marciniak za tutaj zaangażowanie, pracę i wykonany talent. I zarówno w naszym podcaście Żarty na bok i w mojej Mani Nostalgika. Bardzo dziękujemy. Wspaniałe są to dżingle i super robią. I wspaniałe jest to grafika i też super robi. I dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za wszystkie ciepłe słowa, które do nas trafiają na różnych Instagramach, Facebookach i nie tylko, za to, że sobie tutaj tego słuchacie i jesteśmy przeszczęśliwi, mega szczęśliwi, że wam się tego przyjemnie słucha, nam się bardzo przyjemnie rozmawia, a Jankowi się bardzo przyjemnie montuje. Bardzo mi się przyjemnie montuje. Bardzo, bardzo wam tak. Dziękujemy. No. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was jest kosmitą, chciałby się o tym podzielić, dać znać, piszcie w komentarzach. Jeżeli wy macie jakieś pomysły na to, o kosmity, to też piszcie w
komentarzach. Piszcie. Nie wiemy, gdzie te komentarze, bo w sumie nie ma gdzie tu. Na Instagramie będą pisać. Nie? Zazwyczaj ludzie piszą na Instagramie jakieś tam feedbacki. I mamy też pomysł, że będziemy chyba wrzucać ten podcast na GF Darwin Extras jako YouTube'owy. Chociaż dla was to jest pewnie najmniej interesujące, bo wysłuchacie tutaj. Ale dla ludzi, którzy nie słuchają, nie mają Spotify albo coś. To oni tego nie odsłuchają teraz, bo nie słuchają. W sumie tak. No ale to taka informacja. Tak, przy tam szóstym odcinku będą mieli, wow, to już jest faktycznie na YouTube. No, spoko. Na Manie też zapraszam. Idźcie na Manie, Nostalgika jest super. Dobrze, słuchajcie, bo już za dużo tego. Kończymy. Pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy. Sprawdźmy, czy się nagrało. Tak. Hej! Pa, pa!